Ziemia Łukowska ze swoją historią i przyrodą to wyjątkowe miejsce na mapie Lubelszczyzny i Polski. To tu przeszłość styka się z teraźniejszością, a regionalna historia nierozerwalnie wiąże się z historią kraju. Nasz region to raj dla osób pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku na łonie natury. Wytyczony i oznakowany szlak ziemi łukowskiej to liczne trasy i ścieżki zarówno rowerowe, jak i piesze czy biegowe z miejscami odpoczynku prowadzące przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki 9 gmin wiejskich powiatu łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski. Jednostki samorządów terytorialnych należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem ku Lepszej Przyszłości od 2008 roku. Gmina Wolamysłowska jest gminą w powiecie łukowskim, można powiedzieć, że jedną z najmniejszych. Charakteryzujemy się tym, że jesteśmy gminą typowo rolniczą, ponieważ tutaj produkcja rolnicza jest przeważająca. No niestety nie mamy żadnych zakładów przemysłowych, może to i stety, bo jesteśmy wtedy takim naturalnym, nieskażonym środowiskiem. Mamy wiele atrakcji przyrodniczych, między innymi Las Wilczyski, który liczy ponad 118 hektarów. Zespół parkowo-pałacowy zlokalizowany w Wilczyskach, teraz jest w rękach prywatnych, ale jest pięknie odrestaurowany, w pięknym miejscu się znajdującym. Również zespół parkowo-pałacowy jest zlokalizowany w Jarczewie, w Mysłowie. Mamy wiele takich przyrodniczych atrakcji zlokalizowanych przy dwóch rzekach, przy rzece Wilga i przy rzece Świder, które przepływają przez gminę Wolamysłowska. Tym możemy się pochwalić, tym możemy zachęcić przybywających turystów do odpoczynku na łonie natury, w spokoju, w ciszy, w czystym powietrzu. W okresie ostatnich 14 lat LGD pozyskało ponad 23 miliony złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację ponad 250 projektów związanych z budową infrastruktury publicznej, rozwojem przedsiębiorczości, pielęgnowaniem rodzimej kultury ludowej, edukacją ekologiczną, kulturalną oraz rozwojem i upowszechnianiem turystyki. Dzięki dotacji mogliśmy wybudować świetlicę w Wandowie, zmodernizować w Baczkowie, w Wólce Ciechomskiej, w Dychawicy, w Nowym Świecie, gdzie kompleksowo zostały przeprowadzone remonty adaptacyjne, aby dostosować dla potrzeb mieszkańców budynki. Powstały trzy siłownie zewnętrzne, zlokalizowane właśnie przy świetlicach wiejskich. Dodatkowo nasze Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wolamysłowska pozyskało dotacje na zakup strojów ludowych. W 2021 i 2022 roku lokalna grupa działania pozyskała ponad 1 000 000 złotych na realizację projektów współpracy, szlaki turystyczne, atrakcje, rozrywka, trening z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto opracowaliśmy spacer wirtualny, mapę interaktywną, dostępne na naszej stronie internetowej. Wydaliśmy grę planszową i grę karcianą typu doble, promujące nasze walory turystyczne szlaku ziemi łukowskiej, kolorowanki, inne gadżety, a także realizujemy wyjazdy studyjne.